Dziś wracając do lat, które już minęły, mogę powiedzieć tylko tyle. LEGO Pirates 1696, Pirate Lookout! W sensie, nie o to mi chodzi, że uważaj, tak się po prostu nazywa ten zestaw. Pirates Lookout. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Wracamy do czasów pięknych, wracamy do czasów, których póki co nie ma, a które trzymamy mocno kciuki, że jeszcze wrócą. Tak jak mówiłem, 1696, Pirate Lookout, nie do końca ta nazwa jest przetłumaczalna, no bo nie oznacza uważaj, tak? Zestaw pochodzi z 92 roku, posiadał dość małą instrukcję i dość małą liczbę klocków i w ogóle to wszystko było dość małe, w sensie przynajmniej jeżeli chodzi o ilość, bo reszty to nie wiem, ale wystarczało, by nasza wyobraźnia była zadowolona w pełni, prawda? Spójrzcie, instrukcja mieściła się w 4 krokach, dzisiaj pewnie LEGO by ją zrobiło w raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dzisiaj w 10 by ją LEGO zrobiło, a wtedy patrzcie, jakie dzieci były zaranne. Nie to, że wy dzisiaj nie jesteście, ale wtedy chyba jednak były zaradniejsze. Zestaw nie jest duży, nie jest jakiś ogromny, ale naprawdę liczba historii, którą pewnie nasza fantazja mogła tu rozegrać, była nieograniczona. Ale cóż tu właściwie znaleźliśmy? No praktycznie nie ma to nic, bo jest beczka. Jest flaga piracka, a i owszem, ta stara, już niestety lekko pożółkła. Liście dorzucone tak trochę, no na siłę, żeby coś tu jednak się działo więcej niż kubka z 4 elementów. No i tyle. I tu się kończy nasza wysypka, no bo nic tu kompletnie więcej nie ma. Miałem już małe zestawy, choć nigdy nie były aż tak malutkie. Nawet kiedyś miałem taki zestaw, by jeszcze było też z mało klocków, ale był jednak szkielet dorzucony czy coś. Tutaj po prostu nic się trochę nie dzieje, jak w Częstochowie pod Rakowem, można by rzec. Może korki z Warszawy? Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźnił. Aczkolwiek tutaj mówię, musieliśmy użyć naszej wyobraźni. Mieliśmy również pirata, którego już mogliście u mnie widzieć nieraz, chyba może nawet nie dwa, bo nie wiem w jakim etapie swojego życia rzucam tę recenzję. Jednak klasyka piractwa to jest coś, czym nikt, żaden fan LEGO gardzić chyba jednak nie powinien. Koszula tutaj ta piracka, ma on pas, pistolet wtedy właśnie jak na tamte czasy przypadał, przepaska na oczy, zachował on się na szczęście w miarę fajnym stanie. Czapka trójkątna, mogliśmy tu mieć piórko lub cokolwiek, aczkolwiek on oczywiście w tym zestawie tego nie miał. Brakuje mi natomiast w tym zestawie niestety szabelki. Brakuje, jeszcze spojrzę, ale tak, brakuje mi niestety tutaj. Nie brakuje szabelki. Miał on również szabelkę, chociaż szabelka to dla was nie musi być jakiś szok, no bo te elementy już gdzieś tam kiedyś się w życiu przecież nam pojawiały. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to on jest jednym z tych przykładów zestawów za dyszkę, gdzie tych klocków nie było wiele, ale naszej wyobraźni było wiele i to ona musiała nam działać, byśmy pełnię szczęścia mieli z tych zestawów. Dziś oczywiście, pewnie ktoś ją kupi, bo wylądowała na moim sklepie przystań klocków, bach, no, ktoś ją kupi, ktoś już ją kupił, bo moment, kiedy wam ją pokazywałem przed domem na telefonie, to właśnie momentem, gdzie no już po prostu jest sprzedany, co mnie nie dziwi, bo gdy ktoś chce mieć całą kolekcję, to musi mieć nawet tak proste konstrukcje jak i ta, gdzie po prostu średnio jest tutaj co omawiać, ale że jakby moją taką wewnętrzną misją jest pokazać wam jak najwięcej zestawów z LEGO, no to również nie mógłbym wam nie pokazać tego zestawu, który też nie był jakiś nie wiadomo jak popularny, bym powiedział, w Polsce chyba. Także tym bardziej cieszę się, że mogę go wam zaprezentować. Częstnicy za piratami, czy nie? Piszcie mi w komentarzach. Może LEGO mnie ogląda i mnie wysłucha i zrobi kiedyś tych piratów i zrobi. Tego byśmy bardzo przede wszystkim chyba wszyscy chcieli, prawda? Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Więcej piratów na moim kanale obczajcie. Teraz już w tym momencie rzucam wam chociażby dwa filmy, gdzie z piratami możecie się spotkać, a jeżeli wam mało, na moim kanale gamingowym chociażby grałem w Piratów z Karaibów, czy na moim kanale WTF, ale już mi się nie zmieści kolejny odnośnik, więc tutaj sobie będziecie musieli szukać sami. Dzięki, że byliście dzisiaj.